Boże, coś wam powiem. Ta niegodziwa mamona i pozyskiwanie przyjaciół za jej udziałem jakoś mi się gryzą. To jakby wezwanie do nieuczciwości. Pieniądz sam w sobie jest neutralny, ale wszystko zależy, w jakim celu go wykorzystujemy. Nieuporządkowanie w tej materii sprowadziło niejednego człowieka na manowce. Nadmiar, jak i brak może zrujnować ludzkie życie. A jednak dziś słyszymy oprócz tej niegodziwej mamony, żeby pozyskiwać przyjaciół. I dalej jest zachęta, żeby pracować nad wiernością w małych rzeczach. Tylko jak coś jest małe, to jest nic nieznaczące, niezauważalne wręcz. Lepiej brać się za duże dzieła, żeby ludzie mogli podziwiać i zachwycać się nad tym, kto je stworzył. Tylko czy wielkie budowle powstały z dnia na dzień, nie było ich, cyk i już są? Nie. Na ich powstawanie składały się małe rzeczy. Cegła po cegle, worek cementu za workiem cementu. Budowlańcy krok po kroku to wszystko łączyli dzień po dniu. I nagle nazbierało się tego tysiące. Mała rzecz, nic nieznacząca, wraz z kolejnymi drobiazgami sprawiały, że budynek nabierał kształtów i swojej potęgi. I tak jest z życiem. Dobre drobiazgi czynione systematycznie składają się na całkiem pokaźne dzieło. Kto jest wytrwały i cierpliwy w małych rzeczach, ten taki sam będzie, kiedy postawi się go nad wielkimi sprawami. Te małe sprawy najczęściej tworzą wielkie sprawy tego świata. Codzienne dobre słowo może kogoś zmotywować do radości życia, ale też i złe słowo powtarzane wobec drugiej osoby potrafi jej zrujnować radość życia. To, że dobra materialne w naszym życiu są ważne i że musimy o nie zabiegać, to jest jasne. Ale bardzo uważajmy na to, żeby nie stały się one dla nas celem życia. One są tylko środkami. Od znalezienia właściwego balansu i w zdobywaniu i wydawaniu, w tym co ważne i nieważne w naszym życiu, zależy szczęście każdego człowieka. Jezus mówi, że kto jest wierny w małych rzeczach, będzie i w większych wiernym. Jest to prosta logika naszego postępowania i podejścia do codzienności. Systematyczność, powtarzalność i czas zrobią swoje. Wierność małym rzeczom, zwłaszcza tym niewidocznym dla ludzkiego oka, uczy nas pokory, ale też i systematyczności, której uwieńczeniem jest końcowy sukces. A takimi niewidzialnymi czynami zdobywamy przyjaciół. Nie kupujemy ich, ale pokazujemy, że sami w sobie mają wartość większą niż pieniądze. Jezus zachęca nas do oczyszczenia serca i odnowienia umysłu, aby zbadać pragnienia i intencje, ponieważ z serca pochodzą dobre i złe uczynki. Syrach napisał, kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł. Nie wahaj się, zapłać wszystko, co masz, by zdobyć prawdziwy skarb. A może jeszcze inaczej, jeśli przyjaźń to dobro, a niegodziwa mamona to zło, to obróć w dobro największe nawet zło. Twój największy brak, największą niedoskonałość zamień w dobro. Miłości nie da pogodzić się z chciwością. Miłość jest przeciwieństwem chciwości. Dlatego warto dużo pracować, warto dużo zarabiać, ale po to, by móc więcej dać, a nie po to, by więcej mieć.